Witam Was ponownie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo częstym problemie dotyczącym dostawania się ptaków do kominków przez system kominowy. Tylko w tym tygodniu zadzwoniło do mnie 4 klientów, mówiąc mi o podobnej sytuacji. Ponieważ problem jest dość częsty, postanowiłem nagrać dla Was ten film. Dlatego jeżeli posiadasz kominek gazowy, bądź myślisz o jego podłączeniu, poświęć 3 minuty na obejrzenie tego filmu, aby uniknąć podobnego problemu. Sytuacja ta jest o tyle niebezpieczna i kłopotliwa, że ptak, który dostanie się do naszego kominka, może go uszkodzić, co wiąże się z bardzo drogą naprawą. Dodatkowo otwarcie szyby w kominku gazowym zajmie nam bardzo dużo czasu, a i tak w większości przypadków będziemy musieli wezwać serwis, który będzie nas kosztował. Warto też wspomnieć, że w ten sposób uwięziony ptak prawdopodobnie nie przeżyje. W ofercie kominy Pużula mamy 3 produkty, dzięki którym unikniesz tego problemu. W przypadku, kiedy Twój komin będzie wychodził przez ścianę, użyj terminala poziomego STH, gdzie powietrze i spaliny zabezpieczone są przed dostawaniem się ciał obcych. Jeżeli wykorzystasz komin ceramiczny, do którego włożysz wkład kominowy, użyj daszka specjalnego z siatką. Natomiast jeżeli Twój komin jest w całości koncentryczny, nie zapomnij o daszku CTIV. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz kanał. Masz jakikolwiek problem kominowy, którym chciałbyś, żebym się zajął? Napisz o tym w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem.